Nazywam się Mariusz Duczmański, więc tak jak powiedziałem, ten webinar dotyczy dzisiaj programu partnerskiego Skyward Community. Zwrócimy uwagę krótko na sam program partnerski, ale też kilka nowości, które pojawiły się w naszych biurach i też taki bardzo ciekawy szczegół jest z jednego tutaj webinaru Suchodojewa, o ile pamiętam, odnośnie pewnych perspektyw, które tak naprawdę mogą się otwierać przed każdym z nas. Ale to na samym końcu dzisiejszego webinaru. Postaram się maksymalnie do godziny, nawet myślę, że krócej dzisiaj ten webinar gdzieś w ciągu 50 minut przeprowadzić. Kilka słów o sobie, jeśli chodzi o działalność związana z usługami finansowymi, zajmuję się nimi od ponad 20 lat. Usługami online, tutaj akurat na tym slajdzie powiedziano, że 2012, aczkolwiek jak pamiętam pamięcią pierwsze takie powiedzmy próby inwestowania różnego rodzaju programy, które się pojawiały, to mniej więcej już 2007 rok. Natomiast od 2000 roku, nawet jeszcze wcześniej, prowadziłem multiagencję bankową, ubezpieczenia, też agencję autoryzowaną dotyczącą wszelkich ubezpieczeń, ale także fundusze inwestycyjne. Partnerem firmy Skyward Community jestem od ponad 6 lat. W 2018-2019 roku skończyliśmy z kilkoma osobami z Polski i z ponad 100 osobami z całego świata. Takie fajne szkolenie 3D coaching dla ambasadorów firmy Skyward Community. Polecam wszystkim, bo jest to bardzo ciekawa dawka informacji, dużo psychologii, ale też możliwość poznania bardzo ciekawych ludzi z całego świata. Tak jak powiedziałem, byliśmy wtedy, to już historyczne zdjęcie, pierwszą wycieczką zorganizowaną w Szarży, a od tego czasu, jak wiemy, setki różnych delegacji tam się pojawiły. To wszystko bardzo mocno się rozwija, o czym też króciutko wspomnę również pod koniec dzisiejszego webinaru. Zwrócimy uwagę na promocję, która się rozpoczęła. Dla niektórych to może być bardzo atrakcyjna promocja, ponieważ wiemy, że już były osoby, które zaczęły się pytać o to, czy mamy nadal kupony dostępne dla nowych partnerów, nowych inwestorów. I ma to związek właśnie z tym, co się pojawiło w naszych biurach. Nie wiem, czy u wszystkich, natomiast u wielu partnerów taka oferta się pojawiła. I jedna bardzo ciekawa ciekawostka, jak powiedziałem, z jednego z webinarów, człowieka właśnie, który prowadzi też właśnie dla firmy szkolenia. Ciekawostka dotycząca, myślę, że wszystkich nas, którzy mocno jesteśmy związani z firmą Skyward Community ze względu na posiadane udziały, ale też współpracę w programie partnerskim. To też dosłownie krótko na samym końcu. Teraz przejdziemy do programu partnerskiego. Plan marketingowy składa się tak naprawdę z 7 poziomów i o tym dosłownie już za chwilę powiem. Natomiast zanim do tego przejdziemy, to dosłownie króciutko to, co otrzymujemy w momencie rejestracji. Osoba, która nas zaprosi na taki webinar, jak chociażby ten, może przesłać nam później link do rejestracji, jeśli nie jesteśmy jeszcze partnerami firmy. I po rejestracji, prostej rejestracji, otrzymujemy w pełni funkcjonalne biuro online, w którym znajdziemy wiele usług, ale między innymi tak zwana zakładka dla partnerów. Tam będziemy mieć swoje strony internetowe, tak zwane linki polecające, również linki do tak zwanych stron docelowych, ale też między innymi wgląd w jeden z ekotechnoparków w 360 stopniach, możliwość go obejrzenia z każdej strony, zobaczenia różnych prototypów pojazdów, ale też mamy linki, filmy różnych prezentacji, które możemy wykorzystywać we współpracy z firmą, w polecaniu, w rozmowach z nowymi potencjalnymi partnerami. Jeśli chodzi o program partnerski, on jest bardzo prosty, daje nam naprawdę zarobić fajne pieniądze do czasu, kiedy, ja to mówię tak w cudzysłowie, będziemy odcinać kupony.
czyli będziemy decydować, co chcemy zrobić z udziałami, które zakupiliśmy w firmie, w momencie, kiedy firma wprowadzi wolne udziały do obrotu giełdowego. Wtedy zacznie się tak naprawdę wyjątkowy okres dla wielu z nas, ponieważ wielu partnerów w moich strukturach, ale również pewnie w Państwa, stanie się z dnia na dzień bardzo zamożnymi ludźmi. O tym też w trakcie dzisiejszej prezentacji. To jeśli ktoś tego dzisiaj naprawdę nie czuje, to proszę mi wierzyć, poczujecie w momencie, kiedy będziecie mogli sprzedać 5, 10, 20, 50% swoich udziałów, zobaczycie prawdziwe pieniądze i to naprawdę nie małe. Wracając do programu partnerskiego, jak powiedziałem, mamy 7 takich poziomów. Pierwszy, najprostszy, ten początkowy, w momencie, kiedy rozpoczynamy współpracę, to jest tak zwany poziom partnera. Wtedy, kiedy się zarejestrujemy, zweryfikujemy swoje konto i zaakceptujemy regulamin z programem partnerskim. Wtedy dajemy inną możliwość, ale my też mamy taką możliwość zarobienia 15% już z pierwszego poziomu od inwestycji. Witam. Od inwestycji, które osobiście zrobimy. Kolejny poziom to poziom konsultanta. Te pierwsze 3 tak naprawdę poziomy są bardzo szybkie, dynamiczne. Można zrobić je w bardzo krótkim czasie. Konsultant to partner, który sam osobiście zainwestował $100, zaprosił 2 osoby, które zrobiły to samo i łączna suma inwestycji $300 daje nam poziom konsultanta. Te poziomy, one pojawiają się automatycznie w naszym back-office w lewym górnym narożniku w momencie, kiedy uzyskamy odpowiednią kwalifikację, o której tutaj mówimy. Ta różnica między tym wcześniejszym poziomem partnera a konsultanta jest taka, że głębokość w strukturze sięgamy o 1 poziom głębiej, czyli już do 5 poziomów w głąb. I zobaczymy teraz ten ostatni poziom, który nie wymaga kwalifikacji osób trzecich. To jest poziom lidera. Lider to taki partner, który osobiście musi na tym etapie zainwestować $200 i zaprosić 3 swoich znajomych, którzy zrobią to samo, czyli zainwestują minimum $200. Różnica jedynie na pierwszym poziomie jest taka, że w tym wypadku dodatkowo łączna suma inwestycji z naszą musi wynosić ten przypis, który no, jak gdyby kumuluje się narastająco, jest historyczny, musi wynosić minimum $2000. W momencie, kiedy spełniamy ten warunek, czyli osobista inwestycja 200, 3 partnerów, którzy zrobią taką samą inwestycję minimum i łączna suma na pierwszej linii w pierwszym poziomie 2000, wtedy uzyskujemy status lidera. Widzimy, że kolejny poziom nam się w głąb struktury otwiera, czyli sięgamy w tym wypadku również już do 6 poziomów w głąb struktury. I teraz rozpoczynamy kolejny poziom, od którego zaczyna się kwalifikacja osób trzecich, jak to tak nazywam. Czyli tak, master, którego uzyskujemy, aby ten status właśnie otrzymać od firmy, musimy mieć sami zainwestowane do tego momentu $1000. Oczywiście to kwota może być jednorazowa lub historycznie liczona. Dodatkowo mamy, tu właśnie to się zmieniło, musimy mieć 3 partnerów o statusie lidera, czyli tych, którzy dają nam kwalifikacje i oni muszą być na naszym pierwszym poziomie. Pamiętamy, że poziom lidera to własne $200 minimum, 3 partnerów z taką samą kwotą i 2000 na pierwszym poziomie. I takich 3 partnerów musimy osobiście jako wykreować, takim partnerom pomóc, jeśli taka pomoc będzie potrzebna, w rozmowach, właśnie w tych kwalifikacjach, planowaniu. Jeśli ich mamy, to jest to kolejny warunek uzyskania statusu mastera. I ten ostatni to pierwsza linia łącznie z naszą inwestycją minimum $5000. Gdy uzyskamy taki status, taki warunek, wtedy uzyskamy status mastera. I co się dzieje? Z 6 poziomów w głąb w strukturze, w programie partnerskim,
automatycznie otwiera nam się kolejne trzy poziomy, czyli jako masterzy sięgamy aż już do 9 poziomu, czyli tak tutaj pokazane jest na tej grafice, 9 poziom w głąb struktury. To już jest tak dosyć naprawdę przyzwoicie, zaczyna się robić. I teraz zobaczmy kolejne poziomy, w miarę szybko to postaram się omówić. Poziom eksperta, jeszcze mamy top eksperta i scale eksperta. Poziom eksperta wymaga naszej osobistej inwestycji jednorazowej lub liczonych historycznie 5000 dolarów, 10 tysięcy dolarów struktura, ale liczone jest oczywiście z naszą inwestycją, więc zakładając, że mamy te minima, to my mając to 5000 dolarów w tym momencie, to nasza struktura musi mieć minimum 5000 tak samo dolarów. Musimy mieć trzech partnerów o statusie niższym od naszego, czyli w tym wypadku trzech masterów. Różnica jest taka, że tych dwóch masterów, tak jak tu widzimy na tym slajdzie, musimy mieć w swojej pierwszej linii, natomiast jest taka możliwość, że ten trzeci master może być oczywiście w pierwszej linii, to będzie bardzo dobry układ, ale również jeśli się on pojawi w drugim, trzecim, czwartym, piątym poziomie, ale w innej linii niż tych dwóch masterów, którzy dają nam kwalifikacje, to wtedy ten trzeci master daje nam kwalifikacje do eksperta. Czyli reasumując, 5000 własna inwestycja, kolejne 5000, czyli łączny z naszą, to będzie 10 tysięcy struktura w pierwszym poziomie i trzech masterów, przy czym jeden master dopuszczony jest, który będzie na drugim, trzecim, czwartym poziomie w niezależnej nodze się pojawi i wtedy możemy uzyskać status eksperta. Widzimy, że status eksperta wiąże się jeszcze z jedną rzeczą. Bardzo mocno awansujemy w głąb struktury, jeśli chodzi o pobieranie bonusów z obrotu, ponieważ tak jak pamiętaliśmy, master sięga do 9 poziomów, a tu automatycznie z 9 poziomów przechodzimy na 20 poziom, czyli otwiera nam się ponad, jeszcze raz tyle, poziomów w głąb i tam jeśli mamy faktycznie dobrze rozbudowaną strukturę, mamy partnerów, którzy są aktywni, jest obrót, sprzedaż, to my z tych wszystkich 20 poziomów otrzymamy bonusy każdego dnia, kiedy nastąpi jakaś zapłata za jakąś sprzedaż, czyli kupno pakietu, czy to za gotówkę, czy ratalny, nie ma to znaczenia. I zobaczmy jeszcze dwa poziomy. Tutaj pewna zmiana następuje, bardzo fajna i korzystna. W momencie, kiedy uzyskujemy status top eksperta, pojawiają się dodatkowe pieniądze, które otrzymujemy każdego miesiąca z obrotu całej struktury. I teraz tak, przechodząc może na początek do tego, co jest potrzebne do kwalifikacji. Top ekspert, aby uzyskać właśnie tą kwalifikację, sam osobiście musi mieć we firmie historycznie zainwestowane 10 tysięcy dolarów. Jeśli chodzi o strukturę pierwszej linii, czyli tych, których my zaprosiliśmy bezpośrednio, musi wynosić 30 tysięcy, ale to z naszą inwestycją, czyli tak naprawdę to minimum wymagane jest 20 tysięcy plus nasze 10, łącznie 30 tysięcy. I to, co też jest bardzo ważne, to w tym wypadku musimy mieć o poziom niższy trzech kwalifikujących się ekspertów. Dwóch może być na pierwszej linii, trzeci oczywiście też, ale dopuszczone jest, by ten trzeci dał nam kwalifikacje, jeśli jest w niezależnej nodze na głębszym poziomie. Te trzy wymogi, 10 tysięcy, 30 tysięcy łącznie z naszą, struktura pierwszej linii i trzech ekspertów daje nam kwalifikacje do top eksperta. Co tu się zmienia? Zmieniają się dwie rzeczy. Po pierwsze, top ekspert sięga maksymalnej głębokości w całym programie partnerskim, jaka wynosi 24 poziomy.
To jest maksymalna głębokość. To jest naprawdę solidne, ponieważ jeśli byliśmy w swoim życiu już w różnych programach partnerskich, to dobrze wiemy, że 24 poziomy niewiele firm płaci. Pamiętajmy, że jesteśmy w wyjątkowej firmie, z którą możemy się związać na naprawdę najbliższe wiele, wiele lat. Ja tu nie mówię, że na całe życie, ale naprawdę wiele lat, być może nawet na całe życie. Dlaczego? Dlatego, że jest to firma naprawdę godna zaufania, posiada technologię, której potrzebuje cały świat i to teraz już od zaraz. Zobaczmy, jesteśmy w firmie, która istnieje już od lat. Można by mówić teraz tutaj już mniej więcej o takiej normalnej działalności 6-7 lat, normalnie minimum. Podajcie mi firmę, z którą współpracujecie od takiego długiego okresu. Czy wiecie, że firma stabilnie wypłaca, nigdy nie miała problemów, rozwija się i perspektywy są naprawdę niesamowite. Ja powiem szczerze, że takich firm naprawdę można byłoby może na jednej ręce, a pewnie tych palców w jednej ręce i tak by było za dużo. Naprawdę jest takich firm niewiele, które przetrwały okres pandemii, okres no, ciężki tak naprawdę dla wielu osób i wielu firm, wielu konsorcjów, wielu holdingów, dużych przedsięwzięć. Dzisiaj już ich nie ma. Nasza firma pomimo trudnego tego okresu, który przeszła, rozwija się cały czas, płaci stabilnie, nigdy nie miała żadnej jak gdyby zadyszki, jeśli chodzi o wypłacanie bonusów, rozliczania się ze swoich zobowiązań. Jest firmą, która nie posiada przede wszystkim żadnych długów, żadnych kredytów, zobowiązań. To jest coś niezwykłego, ponieważ wiele firm na tym etapie często jest po prostu zadłużonych w bankach, w różnych instytucjach. Tu nie ma żadnego zadłużenia i idziemy naprawdę mocno do przodu. Top Expert, podsumowując, otrzymuje 24 poziomy, ale pojawia się również dodatkowy bonus z obrotu miesięcznego. Jeśli obrót miesięczny jest na etapie o wysokości 20 tysięcy lub więcej, to Top Expert otrzymuje dodatkowy bonus $1500 każdego miesiąca. Czyli z 24 poziomów otrzymujemy bonusy z całego obrotu struktury, a dodatkowo otrzymujemy do $1500 bonusu z obrotu miesięcznego, który liczony jest od początku do końca dnia, ostatniego dnia kalendarzowego. Robi się pewien obrót. Jeśli on wynosi 20 tysięcy lub więcej, mamy $1500. Tu mówimy o całej strukturze, nie tylko o pierwszej linii. I zobaczmy teraz o ostatni poziom, jaki mamy w programie partnerskim. Jest to Scale Expert. Troszkę powiększę. Scale Expert, wymóg osobisty 20 tysięcy, wymóg struktury 90 tysięcy łącznie z naszą inwestycją i czwarty wymóg czterech w tym wypadku top ekspertów. Dwóch może być na pierwszym poziomie, a dwóch pozostałych może nam dać kwalifikacje, nawet jeśli jest w głębi strukturze. Tu mamy przykład właśnie dwóch top ekspertów, jeden z nich jest, o ile dobrze liczę, na czwartym poziomie, drugi na drugim poziomie i dają nam kwalifikacje do Sky Experta. W tym wypadku, gdy uzyskamy ten status Sky Experta, mając obrót w pierwszej linii 90 tysięcy, historycznie 20 tysięcy osobista inwestycja plus czterech top ekspertów, oczywiście w programie partnerskim uzyskujemy bonusy z 24 poziomów, tak jak w wypadku top eksperta, ale dodatkowy bonus z obrotu, jeśli on wynosi 30 tysięcy lub więcej, jako Sky Eksperci co miesiąc, każdego miesiąca otrzymujemy $2000. I to jest naprawdę bardzo przyjemne. Podsumowanie. Ten slajd, zawsze na niego zwracam uwagę. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę on pokazuje, że oprócz tych standardowych bonusów, wysokości bonusów, które możemy otrzymać od firmy z pierwszego poziomu, to 15%,
jest możliwe dla każdego zwiększenia o 3% bonusu w zależności od ilości sprzedaży w pierwszej naszej linii. W momencie, kiedy tych sprzedaży, czyli albo płaconych rat, albo jednorazowych zakupów w postaci pakietów będzie 5, 10 lub 20, przy 20 lub więcej otrzymujemy z każdej takiej płatności, wyrównywane jest wszystko do tyłu, do przodu, od obecnego danego momentu, kiedy uzyskaliśmy 20 takich płatności, aż do tyłu, do pierwszej tej płatności, firma zawsze nam wyrówna, równe 18% otrzymamy z każdej płatności. Czyli standardowo 15% bonusu jest ogólnie z programu partnerskiego, ale z tego tytułu, że tych płatności w danym miesiącu kalendarzowych na przykład było 20 lub więcej w pierwszej linii, wtedy ten bonus będzie wynosił 18%. To jest bardzo naprawdę wysokie wynagrodzenie, jeśli chodzi o bonusy. Podsumowanie programu partnerskiego. Nadal tu się nie zmieniła minimalna kwota inwestycji dostępna dla każdego człowieka żyjącego na Ziemi. $50 minimalna kwota. Minimalna kwota wypłaty, to co nas interesuje jako partnerów biorących udział w programie partnerskim, to jest $30. Oczywiście możliwość wypłat są różne na portfele, na konta. Bardzo dużo osób sobie ceni kryptowaluty. Ja osobiście korzystam najczęściej, bardzo mała jest opłata, to jest USDT TRC20, ten odpowiednik dolara, ponieważ tam chyba $1 jest chyba tylko kosztów opłaty przy wypłacie środków. 24 poziomy program partnerski i to, co też ważne jest, każdy z nas może zaprosić naprawdę dowolną ilość osób, utworzyć bezpłatne konto, zobaczyć, przyjrzeć się firmie i zdecydować o wysokości inwestycji. $50 to naprawdę jest niewiele. Tu krótkie wyróżnienia, tak naprawdę za osiągnięcie odpowiednich statusów. Mistrz dostaje długopis firmowy, ekspert i kolejne do końca do Sky Experta. To już są takie, powiedzmy, nagrody w postaci bonusów pieniężnych, to co my najbardziej lubimy. Czyli ekspert otrzymuje dodatkowo jednorazowo $500, top ekspert otrzymuje $1500 i Sky Expert otrzymuje $2000 na swoje konto w momencie uzyskania tego statusu. To zazwyczaj się dzieje z dnia na dzień, w momencie uzyskania kwalifikacji potrzebnych, o których mówiłem wcześniej. Każdy z nas, kto jest tu obecny na tej dzisiejszej prezentacji, a także wszyscy ludzie, którzy jeszcze nie podjęli decyzji lub nie usłyszeli o firmie Skyward Community, Unicki String Technology, w ogóle o technologii, jaką jest projekt związany z transportem strunowym tego podwyższonego poziomu. Jest to naprawdę wyjątkowa szansa stania się częścią projektu, który zmieni cały świat. Pamiętajmy, że każdy z nas, kto zakupi choćby najmniejszy pakiet udziałów w wysokości $50 lub więcej, staje się współudziałowcem, współwłaścicielem potężnego projektu, który kilka lat temu przez niezależnych ekspertów został wyceniony na $400 miliardów, wtedy, kiedy wszystko było na papierze. Dzisiaj mamy zakłady, fabryki, mamy podwykonawców, firmy zewnętrzne, z którymi współpracujemy. Tych firm będzie z roku na rok naprawdę bardzo mocno przybywało. Pamiętajmy, jeśli mówimy o projekcie globalnym, który ma zdominować cały świat, jeśli chodzi o transport, to będzie potężne przedsięwzięcie w najbliższych latach sięgające biliona, później bilionów dolarów obrotu, no, jeśli chodzi o kapitalizację właśnie całej spółki. My możemy mieć naprawdę w tym potężnym przedsięwzięciu, który będzie skupiał potężny kapitał, kawałek swojego tortu. Jak wielkiego, to tylko tak naprawdę od nas zależy. Tutaj krótka tylko informacja na temat możliwości, jakie dzisiaj jeszcze mamy jako partnerzy. Mamy pakiety InnoTrans i szybki tak zwany start
To są pakiety, które jest możliwość spłacania ich na przykład tu w tym wypadku, jak widzimy, jeszcze nawet na, z tego co pamiętam, na 9 rat. Natomiast w większości wypadków, jeśli chodzi o różnego rodzaju, znaczy te są akurat krótkie, bo InnoTrans, przepraszam, bo tutaj jest ta pomyłka moja, InnoTrans to jest ten pakiet, który kupujemy jak gdyby jeden po drugim, czyli 3 pakiety za $1000, kolejny 1000 i kolejny 1000 w krótkim czasie, to wtedy uzyskujemy coraz wyższy tak zwane dyskonto. Szybki start to jest właśnie dla osób, które często rozpoczynają sobie tą przygodę z firmą Skyward Community. Natomiast tutaj kolejny właśnie dla dzieci, tych pociech, tak zwany maluszek i student, to są jedyne pakiety, które są rozłożone na maksymalną wysokość czy długość, wielkość rat, to jest 9 tych miesięcy. I zarówno maluszek, jak i student to są świetne produkty dla rodziców w postaci tak zwanej posagówki. Czy to są duże pieniądze? Często podaję przykład, że jeśli posłużymy się tym przykładem z naszych umów, kontraktów, które są gwarancją przez firmę daną, to mając tutaj, jak widzimy, za niewielkie pieniądze, bo tylko inwestycja $1350, czyli około 5000 zł, otrzymujemy 38,5 tysiąca ponad udziałów. W umowie zagwarantowane jest to, że w momencie, kiedy firma wprowadzi udziały do obrotu wolnego obrotu na giełdzie, to każdy udział będzie warty minimum $1. Oczywiście rynek może zdecydować, że to będzie na starcie, firma może też zdecydować, że to będzie na starcie 5, 10 czy więcej dolarów. Natomiast to, co jest zagwarantowane, to będzie $1. Czyli za 5000 zł mamy 38,5 tysiąca dolarów. Gdy to pomnożymy przez obecną wartość dolara, to jest tak, to jest 38,550 razy 4, no załóżmy 5, no to mamy jakieś ponad 170 tysięcy złotych. Pytanie, czy to jest taka kwota 175 tysięcy złotych dla naszego dziecka, który wkracza w dorosłe życie, czy mu pomoże? Myślę, że taką kwotą nikt by nie pogardził. Gdyby się okazało, że to nie będzie dolar, ale to będzie na przykład $5, to 38 tysięcy razy 5 trzeba byłoby pomnożyć. To są naprawdę już kwoty, z których nawet nasza pociecha, czy to syn, czy córka, może sobie na przykład na wolnym rynku dzisiaj kupić mieszkanie. Być może jeszcze na samochód starczy. Czyli na pewno duża pomoc w start dorosłe życie, a mówimy, drodzy Państwo, o kwocie zaledwie $1350, które prędzej czy później przejemy. Na tym etapie oczywiście. A tutaj jeszcze inne pakiety. Pakiety, tak jak powiedziałem, które można spłacać w gotówce lub w ratach. Pozostałe one są albo w gotówce, w ratach. W ratach maksymalnie 5 rat. Każdy oczywiście sobie dopasowuje. Pamiętamy, że to, co powiedziałem, minimalna kwota inwestycji to jest $50, natomiast kwota maksymalna na ten moment nie jest w jakiś tam sposób ograniczona. Natomiast wiadomo, pakiety mają jakąś tam swoją maksymalną wartość. Tych pakietów można kupić po prostu większą ilość, jeśli taką gotówką dysponujemy na ten moment. No i tutaj mamy też kolejne te raty. Tutaj, jak powiedziałem, najprawdopodobniej tutaj w tym wachlarzu jest ta minimalna kwota, jaką każdy może włożyć, $50 lub więcej, i kupi też mniejszy lub większy pakiet udziałów. Często pada pytanie, ok, wobec tego wkładam do firmy jakąś gotówkę małą, $50 albo większą, $5000 lub jeszcze większą, $50000. Co ja w zamian za to otrzymam? Jaką mam gwarancję, że firma się wywiąże z zobowiązań? Oczywiście gwarancje są pewne, natomiast oczywiście każdy zawsze mógłby podważyć te gwarancje, czy firma się wywiąże, czy nie wywiąże i tak dalej. W momencie rozwoju projektu i szczególnie na tym etapie, którym jest nasza firma,
niewywiązanie się z pewnych gwarancji jest mało prawdopodobne. Oczywiście można byłoby tutaj sobie żartować, że uderzenie meteorytu w Ziemię, jakiegoś potężnego asteroidy, czy jakiejś wojny kolejnej, trzeciej światowej, czy jeszcze wielu innych rzeczy w jakimś tam stopniu mogłoby to zniwelować, zaprzepaścić. Natomiast mówimy o normalnych warunkach. Firma przez lata pokazała naprawdę, że jest godna zaufania. Człowiek, który stoi za tym projektem, ci, którzy go poznali, wiedzą, że jest to człowiek, który jest, powiedzmy, wizjonerem, który tak naprawdę chce, aby ten projekt, ta technologia naprawdę wsparła dzisiejszy świat, któremu potrzebny jest rozwój właśnie i tego typu transport. Wręcz tak naprawdę on jest na dzień dzisiejszy bardzo, bardzo potrzebny w wielu krajach, tak naprawdę już na dziś albo na wczoraj. Co otrzymujemy w zamian dzisiaj, kiedy dajemy jakąś gotówkę w zaufaniu na tym etapie? Otrzymujemy oczywiście umowę. Tu jest jeden fragment z jednej moich umów, których mam tak naprawdę sporo. I na jednej ze stron tej umowie, strona 8, jest taki fragment, który tu widzimy. Ta umowa jest w języku rosyjskim i angielskim, więc każdy z nas może sobie przejrzeć. Jak chce, każdy z nas może sobie taką umowę dać oczywiście do tłumacza przysięgłego według życzenia. Natomiast na tej stronie 8 zapis, bardzo ważny dla nas wszystkich, tu jest właśnie ten fragment, który mam w tej chwili powiększony. Tu akurat pokazana jest umowa z takim małym pakiecikiem w wysokości 17 tysięcy udziałów, które kupujemy od firmy. Co w zamian za to otrzymujemy? Otrzymujemy udziały, które są w klasie A. Jakbyśmy gdzieś tam sobie poczytali w internecie lub być może znamy się po prostu na przepisach, to wiemy, że udziały klasy typu A to są zazwyczaj udziały uprzywilejowane, na przykład w czym mogą być uprzywilejowane, chociażby w tym, że w momencie, kiedy będzie naliczona dywidenda, kiedy taka poduszka dywidendowa zostanie stworzona, to jako udziałowcy i właściciele udziałów klasy typu A mamy pierwszeństwo do wypłacenia takich dywidend. I to, co najważniejsze dla nas wszystkich chyba na tym etapie, to wartość nominalna tych udziałów wynosi 1 dolar za jeden udział. Więc jeśli mamy na przykład 1 000 000 udziałów do tej pory, bo załóżmy już współpracujemy z firmą jakiś czas, to mamy udziały warte minimum 1 000 000 dolarów. To jest minimalna kwota zagwarantowana przez firmę, która będzie kwotą po wprowadzeniu udziałów dowolnego obrotu giełdowego. Oczywiście, tak jak powiedziałem, to jest moje zdanie oczywiste, oczywiście, nie jakieś firmy tutaj stanowisko, moje osobiste zdanie, do którego mam prawo, że te udziały według mojego odczucia będą dużo więcej warte niż ten 1 dolar w momencie decyzji o wprowadzeniu ich do obrotu giełdowego. Myślę, że to będzie minimum 5, 10 lub więcej dolarów za sztukę, biorąc pod uwagę inne firmy, które są na rynku, inne firmy, które debiutowały ileś tam lat temu. Czyli mamy konkretną umowę, mamy kontrakt, który mówi o klasie udziałów i mówi o ich wartości nominalnej w momencie wprowadzenia ich do obrotu giełdowego. Mamy to w umowie zagwarantowane i o tym mówmy swoim znajomym, partnerom, których zapraszamy do współpracy. Mamy też oczywiście certyfikaty po spłacie takiego pakietu, jeśli on był na ratę lub w gotówce, to mam od razu. Otrzymujemy między innymi certyfikaty od firmy. Oczywiście tam są później te certyfikaty, pewnie się pojawiają, z tego co pamiętam, chyba mniej więcej do 3 miesięcy, ale one się pojawiają na naszej stronie. Tu jest ten przykład, że tych certyfikatów, tu jest jakiś podany jeden przykład, strona
Gdybym wszystko pokazał, to trzeba byłoby kilka slajdów. Natomiast mamy certyfikaty, ale mamy również taki zapis, który pokazuje coś takiego: otrzymaj wyciąg z rejestru na maila. Jeśli to klikniemy, to otrzymujemy nic innego jak fragment lub całość, czasem kilka stron to może zająć, tak zwany wyciąg z rejestru spółki, że te udziały są zarejestrowane, na nas. Cofnę, bo mi się tutaj przesunęło. Sorry. O właśnie, to jest wypis z rejestru spółki, który jest zarejestrowany na nas. Są podane konkretne numery tych udziałów, podbite przez najważniejszą osobę w spółce. I to jest taki dokument, który pokazuje, że jesteśmy współwłaścicielami całej technologii i będziemy brać udział w zyskach tych, które pojawią się w całej tej technologii. Wszystko, co firma zarobi, wchodzi jak gdyby w skład kapitału, w skład dobra, których my jesteśmy współwłaścicielami. Pamiętajmy, dbajmy o tą firmę, tak jakby to była nasza osobista firma, którą założyliśmy my osobiście, bo nasze udziały są wpisane do rejestru spółki i my tak naprawdę, gdyby wykaz w rejestrze pokazuje, że jesteśmy po prostu współwłaścicielami. Nieważne, czy to jest 1%, 0,5%, 0,1%, 0,01% i tak dalej w stosunku do ilości wszystkich udziałów, ale jesteśmy współwłaścicielami tej całej korporacji. Tak, ten slajd tutaj pokazuje, oczywiście w takim troszeczkę duchu takiego pozytywizmu. Nasz inwestor jest współwłaścicielem innowacyjnej technologii transportowej, która tak naprawdę docelowo będzie mógł produkować pieniądze, ponieważ będziemy mieć do wyboru albo dywidendy dożywotnie z obrotu potężnie wzrastającego z roku na rok w momencie, kiedy będą powstawały kolejne projekty komercyjne, albo sami zdecydujemy, czy część zysków na przykład spieniężyć, sprzedając udziały swoje na giełdzie w wolnym obrocie giełdowym. To my sami zdecydujemy. Natomiast taki fajny myk dotyczący sprzedaży, powtarzam go również na tym webinarze, dlatego że w dobie obecnej naprawdę warto na ten temat rozmawiać. Z jednej strony ten maluszek student, on świetnie nadaje się do zaproponowania któremuś z rodziców zamiast zwykłej posagówki ubezpieczeniowej, która pracując jako agent przez wiele lat wiem, że posagówki w bardzo wielu wypadkach niestety lapsowały, tak zwane lapsy, nie wiem, chyba inaczej troszeczkę, może że teraz słowo wypowiadam, ale chodzi o to, że te umowy po prostu upadały przez nie zapłacanie kolejnych rat. Często jeśli ktoś kupował raty, a czy jeśli ktoś kupował posagówkę i ona miała być na 18 lat na przykład, bo malutkie dziecko się urodziło i ktoś wykupił posagówkę, więc 18 razy 12 miesięcy, to naprawdę jest potężne zobowiązanie na wiele, wiele lat. I tak naprawdę przez 18 lat nie wiemy, czy ktoś z naszych rodziców nie zachoruje, ktoś z naszych rodziców nie umrze, czy też nie stanie się jakaś tragedia, jakiś wypadek i nie będzie w stanie płacić takiej posagówki. Często zdarzało się, że posagówki upadały, ponieważ ktoś w ciągu pierwszego roku na przykład nie był w stanie po roku, czy po pół roku, czy po półtora roku płacić dalej rat, bo były na przykład dosyć wysokie, co ktoś tam ustalił dla dziecka i przestawał płacić. I tak, albo nie było w ogóle zwrotu, albo był naprawdę niewielki wzrost w stosunku do wartości nawet w tej wpłaconej. Więc tak wygląda to z posagówkami. Tutaj ten maluszek student jest świetnym rozwiązaniem dla rodziców, ponieważ bez względu na to, ile kupią tych udziałów, to będzie ich własność, którą mogą przekazać swoim dzieciom. Ten przykład drugi tutaj, który pokazuje, że żyjemy w okresie tak naprawdę wyjątkowym, gdzie inflacja od wielu, wielu lat nie sięgała tak wysoko.
Tu mamy podany przykład, wiemy, że ona już jest wyższa, ale mamy przykład 15% i zakładamy, że w przyszłym roku może być nawet 20%. Zresztą już dzisiaj analitycy mówią, że ona może sięgnąć faktycznie 20 lub więcej w przyszłym roku i później może dopiero się powolutku spadać. Zakładając, że tak będzie, kiedy byśmy te pieniądze trzymali w domu lub w banku, to w ciągu 2 lat, czyli 24 miesięcy zaledwie, stracimy 35% na wartości pieniądza. Czyli z 1000 dolarów 35% tak naprawdę mniej w kieszeni. Co się stanie, kiedy kogoś zachęcimy i zaproponujemy mu pakiet udziałów z dyskontem na przykład za 1000 dolarów z dyskontem 1 do 40? Dostanie 40 tysięcy udziałów. A co by się stało, gdyby ktoś skorzystał z tej promocyjnej oferty, która w tej chwili obecnie dostępna jest w back-office i dostałby 80 tysięcy dolarów, proszę, 80 tysięcy udziałów za 1000 dolarów? Pomyślmy, firma w ciągu 2 lat wprowadza, załóżmy, do obrotu giełdowego te udziały, jeśli to by było 80 tysięcy na przykład w tej promocji, która w tej chwili wchodzi, to ktoś za 1000 dolarów po 2 latach, w wypadku banku inflacja zżarła 35%, mamy 600 coś, w wypadku naszej propozycji z 1000 dolarów ktoś może mieć minimum, pamiętajmy, zagwarantowane w umowie, minimum 80 tysięcy dolarów. Ile to jest razy więcej w stosunku do wyniesionej kwoty? 1000 dolarów a 80 tysięcy dolarów. Łatwo sobie pomnożyć, policzyć, ile to jest 1000% do przodu. Czy ktoś będzie nam wdzięczny? Normalny człowiek naprawdę byłby bardzo, bardzo wdzięczny za to, że mu przyszliśmy. Być może nawet truliśmy, że jest to naprawdę świetne zabezpieczenie kapitału na dzisiejsze czasy. Więc to jest naprawdę fajny sposób sprzedażowy, naprawdę wykorzystujcie go. I tutaj dosłownie jeszcze kilka informacji na koniec dzisiejszego webinaru. Mamy między innymi jeden z ostatnich, jak widzimy, z 12 grudnia. Mamy news, innowacyjna nawierzchnia szynowo-strunowa na torze testowym numer 4. Dlaczego innowacyjna nawierzchnia? Dlatego, że troszeczkę w innym stylu się to robi niż to, co tworzono chociażby w Ekotechnoparku koło Mińska. Firma, jak powiedziałem, cały czas się rozwija. Również te nawierzchnie, one są innowacyjne, udoskonalane technologicznie. I ten news, jeśli się zapoznaliśmy z nim, to bardzo fajnie. Jeśli nie, to ja naprawdę zapraszam do tego, żebyśmy ze szczegółami się zapoznali, ponieważ wtedy będziemy wiedzieć, w czym jest ta innowacyjność, jeśli chodzi o ten tor. Natomiast składanie tego, jak to wszystko wygląda, zastanawiałem się na przykład w momencie, kiedy firma pokazywała nam właśnie, jak to wszystko leżało na ziemi. Powiększę ten slajd, postaram się powiększyć ten slajd. Zobaczcie, z ilu składa się splotów, około 100 splotów, chyba 100 splotów, o ile pamiętam, składa się taka szyna. I to jest początek tego, co się z nią dzieje. Natomiast później to wszystko jest wkładane w odpowiednią jeszcze szynę. Możliwe, że to chyba na kolejnym slajdzie będzie widać. O, tu chyba już troszeczkę lepiej. To są potężne przedsięwzięcia. Zobaczmy, ta szyna plus to, co mamy tutaj, będzie ubierane to. I w tym momencie powstaje nam już tak naprawdę prawie że gotowa szyna, która wytrzymuje naprawdę potężny nacisk, jeśli chodzi o tony. Z tego, co pamiętam tutaj z opisu, to chyba 1800 chyba ton nawet. Teraz zobaczmy, cofniemy, bo nie chcę tutaj prowadzić nikogo w błąd, ale z tego, co pamiętam, to jest 1000 dokładnie, zobaczmy. Czytamy. Wiąże się to z produkcją bardzo precyzyjnej konstrukcji metalowych.
pracą na wielokilometrowym wstępie sprężonych odcinkach o łącznym naprężeniu 1800 ton. Jest naprawdę potężnie, niesamowicie wytrzymała konstrukcja, technologicznie no, nie mająca odpowiednika na świecie i oczywiście opatentowana, zabezpieczona dla naszej firmy. Więc to wszystko w tej chwili dzieje się właśnie na tym jednym z odcinków mierzących 2,5 kilometra. W momencie, kiedy te prace zostaną zakończone, a one pomalutku dobiegają końca, przejdą odpowiednie pojazdy, testy, które mają związek tak naprawdę. Tak, wszystkie webinary są tak naprawdę nagrywane, one są w naszym back-office, w narzędziach dla partnera, w zakładce webinar. Będzie można po prostu go pobrać w najbliższym czasie, dosłownie w ciągu paru dni powinien się w naszym back-office pojawić. Więc mamy w tej chwili tą budowę bardzo ważnych torów, na których odbędą się ostateczne testy szybkości taboru miejskiego i na innych torach taboru kontenerów. Ogólnie chodzi o transport właśnie towarowy. Tu widzimy nadal te prace. I też przybliżę właśnie to, co będzie wszystko ubierane później w tą całą konstrukcję stalową, która będzie tworzyć naprężoną strunę jako cały tor wytrzymałą do 1800 ton. Więc to jest coś niesamowitego. Jak widzimy, w Ekotechnoparku zaczyna robić się też zielono. My w 2019, jak byliśmy, to tam na całym obszarze, na calutkim obszarze działki tego Centrum Innowacji, które rozpoczęto wtedy budować, była tylko pustynia, piach i nic więcej, no i pierwsze słupy, które były stawiane. Dzisiaj to naprawdę zaczyna nabierać fajnych kształtów, już nie mówiąc o dziesiątkach delegacji z całego świata, które w ostatnim czasie tam się pojawiały i jak gdyby nawiązano poważną współpracę z wieloma osobami, z wieloma krajami odpowiedzialnymi za decyzje, jeśli chodzi o budowę. I teraz tutaj doszliśmy do sedna sprawy, tradycyjna promocja noworoczna. Jest to bardzo ciekawa oferta, dlatego że mówimy tutaj o dyskonto 1 do 80, czyli tak naprawdę za $1 otrzymujemy $80, czyli 80 udziałów wartych w cenie nominalnej $1. Jest to potężna przebitka, 8000% tak naprawdę na dzień dobry dostajemy udziały, które na tyle są wyceniane. Więc warto, jeśli ktoś ma tą ofertę na swoim back-office, to może ją wykorzystać sam osobiście do określonego czasu, który tam bije, czas jest odliczany, lub przekazać, z tego co pamiętam, w linii pierwszej linii swoich partnerów, czyli wszystkich tych, których bezpośrednio zaprosimy, możemy taki pakiet przekazać, jeśli oni osobiście go w swoim back-office nie będą mieć. I to jest naprawdę, jeszcze raz powtarzam, dyskonto 1 do 40 to jest dobra dzisiaj oferta w tych standardowych ofertach, które mamy w biurach. Natomiast przy tej promocyjnej, noworocznej ofercie dyskonto 1 do 80 to jest naprawdę wyjątkowo dobra oferta. Mamy w swoich back-office'ach takie trzy oferty na 20 tysięcy udziałów, na 40 tysięcy udziałów, na 80 tysięcy udziałów za kwotę albo $1000, albo 500, albo 250 lub możliwość rozłożenia raty. Ktoś bierze mały pakiecik 20 tysięcy, to jest naprawdę dobra oferta, bo mówimy o tym dyskoncie i po $50 przez 5 miesięcy sobie spłaca i ma 20 tysięcy udziałów wartych w cenie nominalnej $20 000. Pamiętajmy, za $250, 20 tysięcy. Przebitka potężna. Jeżeli kogoś stać, może kupić sobie pakiet ten za $500 i przez 5 miesięcy spłacać sobie ratę, co miesięczną ratę $100. Ma 40 tysięcy udziałów
wartych w cenie nominalnej 40 tysięcy dolarów. I ten ostatni pakiet za 1000 dolarów, po 200 dolarów miesięcznie przez 5 miesięcy, 80 tysięcy udziałów wartych w cenie nominalnej 80 tysięcy dolarów. Naprawdę sprawa do poważnego przemyślenia. I to jest ta końcówka tego. Jeszcze ostatni slajd. Nawiążę do króciutko, dosłownie do webinaru Aleksieja Suchodojewa z końca września. Więc widzimy, z jakim opóźnieniem te webinary tutaj pojawiają się. Ale ważna bardzo informacja. Ja zachęcam oczywiście wszystkich do tego, żeby każdy sobie przejrzał, dokładnie sobie przejrzał ten webinar, bo tam jest dużo więcej informacji. Można sobie go ściągnąć w PDF-ie w języku polskim lub te wszystkie tezy najważniejsze w języku polskim lub w PDF-ie czy tam w Wordzie, nie ma znaczenia, i się z nim zapoznać. Natomiast ja zwróciłem uwagę na jeden szczegół, do którego już kiedyś też nawiązywałem. Zobaczcie, to jest ten szczegół. Troszeczkę go powiększę i dosłownie pewne rzeczy przeczytam. Wszyscy bardzo często obserwujemy, że wiele projektów internetowych przestaje działać. I chyba każdy z nas się z tym zgodzi. Ja naprawdę bardzo wiele projektów, których włożyłem w serce, napracowałem się, zaprosiłem nawet partnerów i później żałowałem, że tak zrobiłem. Po prostu te projekty zwinęły się z naszymi pieniędzmi, brzydko mówiąc. Jak tutaj mówi Suchodojew, w tym wiele projektów z rynku kryptowalut popada obecnie w stan upadku, ponieważ nie mogą płacić swoim partnerom. Dlaczego? Dlatego też, że na przykład biorąc pod uwagę dzisiejszy stan rynku krypto, szoruje po dnie bez i zanim pojawi się hossa, to te kilka miesięcy dobrych jeszcze może to tak się dziać i bardzo wiele projektów niestety może nie wytrzymać pod naciskiem niewypłacalności, nieopłacalności i tak dalej. Dalej czytamy w tym webinarze. Zawsze ostrzegamy, a ja mówię konkretnie, nie zamieniajcie oceanów na rzeki. Ocean możliwości, stabilności i w przyszłości. To takim oczywiście jest Skyward Community. Natomiast on tu mówi dalej, nie powinniście gonić ognistego ptaka, który zapewni wam rzekomo pasywny dochód, a to ciągle słyszę, że ktoś szuka pasywnych dochodów, poprzez manipulację, oszukiwanie innych ludzi, ponieważ nie można zagwarantować, że jakikolwiek projekt będzie nadal działał, na przykład za pół roku, za rok. Jeśli ktoś zaczyna nowy projekt, wierzcie mi, że większość projektu pada w ciągu pół roku, roku i to tak jest. Chyba każdy z nas tutaj się zgodzi. W tym webinarze dalej on mówi, jednak według statystyk w przypadku projektów, które działają od ponad 5, 6, 7 lat i w których firma wywiązuje się ze wszystkich swoich zobowiązań, zalecałbym zwrócenie uwagi i przekazywanie informacji o nich. A takim właśnie jest Skyward Community. Wiele lat działalności, żadnych długów, wypłacalność zawsze, nigdy żadnych zawieszek, jeśli chodzi o rozliczanie się z partnerami, z udziałowcami, czy też z kontrahentami. Bardzo ważna rzecz, to w jakiej firmie jesteśmy, bo nikt z nas się nie powstydzi. I druga sprawa, to co być może każdy z nas znajdzie sobie w najbliższych miesiącach, być może w najbliższych latach, coś dla siebie, bo tutaj bardzo fajną rzecz pisze, mówi Suchodojew. Będziemy mieć specjalnego hatchbota, który będzie posiadał panel administracyjny i statystyki. My jako SWC stopniowo będziemy dostarczać produkt nawet studentom, którzy po prostu przekażą informacje i, co ciekawe, zarobią. Nie powiem na czym, ale z pewnością szacunek proporcjonalny do korzyści, jakie przyniosą społeczności SWC i mogą na tym zarobić. I teraz co dalej? No, oczywiście my będziemy na tym zarabiać, bo będziemy mogli proponować tego właśnie ten produkt. I co dalej? Między innymi mamy misję zapewnienia młodym, obiecującym i tym, którzy nagle stracili dotychczasową pracę. Całkiem ciekawych ról w społeczności, ciekawych zawodów,
które również można zdobyć bezpośrednio na naszej platformie adaptacyjno-szkoleniowej, a następnie znaleźć zatrudnienie. Powiem to, co już kiedyś mówiłem. My pracujemy i współpracujemy z firmą, która będzie potężną korporacją, której obrót będzie sięgał w pewnym momencie 500 milionów, później 1 bilion, a później ta kapitalizacja będzie jeszcze więcej rosła. Wyobraźmy sobie w momencie, kiedy do końca przyszłego roku ma być przynajmniej 10 projektów komercyjnych rozpoczętych, ile będzie ich za 2 lata, ile będzie ich za 3 lata, a ile będzie ich za 4 lata. Wyobraźmy sobie to. Wyobraźmy sobie, ile firma będzie potrzebować zatrudnić ludzi do obsługi różnych działów. Mogą to być dziesiątki, a mogą to być nawet setki tysięcy ludzi. I teraz ostatni ten akapit. Czym różnimy się od tych platform, które obecnie działają na rynku? Nie dają zatrudnienia wewnątrz firm. Najlepsi będą mogli zdobyć kompetencje i pracować nad tymi umiejętnościami, które najbardziej rozwiną w SWC. Jesteśmy firmą, która pozycjonuje się w logice dożywotniej koncepcji, czyli firmą zapewniającą pracę na całe życie. Ja jestem przekonany, że wielu z nas w najbliższych latach może znaleźć naprawdę bardzo ciekawe zajęcie w bardzo różnych działach związanych z firmą Skyward Community Unickiej String Technology. I to jest naprawdę bardzo dobra informacja. I ciekawostka ta właśnie o tym hedgebocie, hedgebot, czyli tak naprawdę coś, co docelowo będzie dawało również nam możliwość dodatkowego zarobku i oczywiście innym ludziom. To jest fajna taka ciekawostka. Na więcej szczegółów na pewno musimy jeszcze poczekać, ale to się będzie po prostu działo, jeśli mówimy już głośno o pewnych informacjach, o pewnych rzeczach, to te rzeczy po prostu będą realizowane. Nie mówimy na webinarach o niczym, co byłoby gdzieś wysnute z jakiegoś palca, co nie miałoby poparcia. A tu mamy poparcie konkretnych informacji. Zapoznajmy się z tym całym webinarem właśnie Suchodojewa, który dostępny jest w naszym panelu. To wszystko, jeśli chodzi o dzisiejszy webinar. Spotkamy się jeszcze w tym miesiącu, właściwie za tydzień, przed okresem świątecznym, a później już dopiero po nowym roku. Także jeszcze raz dziękuję wszystkim za obecność, za wytrwałość, za cierpliwość w stosunku do mnie. Pozdrawiam wobec tego i do zobaczenia za tydzień. Pozdrawiam jeszcze raz, do usłyszenia.